gorące brawa. Kamila Grados, olimpijka, zdobyła wiele pierwszych miejsc na maratonach w całym świecie. Rozgrzewkę prowadzi w tej chwili Iza Zatorska, no legenda biegów górskich, takiego od 15 roku życia, czyli zaczęła nieco później jak na zawodniczkę, ale okazało się, że ma tak wspaniałe predyspozycje, od razu zaczęła trenować biegi średnio, dystansowe, później długodystansowe, ale okazało się, że jej prawdziwą miłością są góry. Jak myślicie, co zrobicie? Trzeba będzie wystartować i się ukłonić temu dystansowi 10-kilometrowemu. Mamy elektroniczny pomiar czasu, nawet na dwie łapki robimy. Cztery, trzy, dwa, jeden, start! Same sukcesy wam życzymy. Jak nas wyraźnie trochę gdzie to też się nic nie stało. Uważaj, Maciek! Maciek, uważaj, bokiem! A my czekamy, jak będziemy pierwsi zawodnicy roku, mówimy na tych pojazdach na ponad 30 milionów euro. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Na pierwszym miejscu Kamil Kudzień, zaraz się odpuści. Na drugim miejscu zwycięstwa maratonu w Katowicach. Tam jest gorące brawa. To będzie jeden z Kamil Kudzień po raz drugi. Miejsce drugie, często zawodowe zwycięstwa maratonu w Katowicach.
Brawo dla mamy, 650 nowego. Tak się troszeczkę omknęła tą godzinę, ale to jest naprawdę doskonały czas. Dlaczego mi się cieszą? Bo można, da się widać, da się cieszyć z tego. Gratuluję serdecznie, to jest bardzo dobry wynik cały. Gorące brawa. Numer 638. Kolejna uczestniczka dzisiejszego biegu. 664 w bardzo ostrym finiszu, jak Salenka teraz mija te wszystkie kałuże. No i Maciek Wierucki, najmłodszy uczestnik dzisiejszego biegu, z numerem 595 wpada na metę jak żbik prawie i pół geparda. Maciek, jeszcze trzy kroki musisz zrobić. Jest na mecie. Ten zawodnik, na którego tu czeka żona. Robert, czy on zrobił życie dzisiaj? Mówi, że mam przebiega w 45 minut. No złapał kontuzję, bo tak się też zdarza. Puchar! Jest moc, gorące brawa, słuchajcie, gorące brawa. Tym razem się medal jest oczywiście. Gratuluję jeszcze raz wszystkim uczestnikom, szczególnie ukłony dla osób, które no, wygrały mimo wszystko ta rywalizacja. Ten duch walki na trasie gdzieś tam jest. Ktoś zawsze wygrywa. Cieszę się bardzo, że nie było wielkich kontuzji. No jeden jeszcze jest na trasie, ale go tu wiozą. Już jest. Także jest. Ja też się dziękuję, że chcieliście Państwo przybyć do Starachowic i uczestniczyć w tym. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Jeszcze słowem uspełnienia chciałbym powiedzieć kilka słów. No nie wiem, czy mieszkańcy miasta wiedzą, ale biegnie po Mogłości częścią konwentu biegowego, który po raz drugi odbywa się w hotelu. Myślę, że jeszcze jednym celem to jest propagowanie tego sportu i zdrowego stylu życia. Przykładem jest ten oto tutaj zawodnik, który nie ma już siły, ale mimo wieku 7 lat dobiegł do końca bez postoju. Jeszcze raz gratuluję Maćkowi. Będziemy przy okazji naszych imprez konwentowych na pewno próbowali takie imprezy z Urzędem Miasta i z panem prezydentem organizować. Dziękuję bardzo. Potwierdzić i zapraszam na kolejne biegi organizowane w Starachowicach. Serdecznie Państwa zapraszam na dzisiejszy udział w dzisiejszym biegu. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratuluję wszystkim Państwu ukończenia charyzmy samej takiej woli walki, tego, że chcieliście w ten sposób uczcić Święto Niepodległości. Dziękuję bardzo.